chciałbym pogratulować przeciwnikowi za dobry mecz. Od samego początku grali na niesamowitej skuteczności, po prostu trafiali z obwodu wszystko. To nas zmusiło do tego, że troszkę się w obronie rozciągnęliśmy i z tym otworzyliśmy trudny, co im pozwoliło na grę pod koszem, właśnie na penetrację. Także z drugiej strony my ani w ataku, ani w obronie nie zagraliśmy tego, co potrafimy i to skutkowało tym, że Czarni wysoko wygrali. Dziękuję bardzo. Tomasz Wójdała. No cóż, kolejne żenujące spotkania w naszym wykonaniu. Nie zbieramy piłek, robimy za dużo strat, nie podajemy do siebie i myślę, że stąd taki wynik. Dziękuję bardzo. Poproszę Państwa o pytania do trenera. Panie trenerze, ta zona press zastosowana na samym początku, to miało być to, co miało zatrzymać Czarnych, czy tak jak mówiłem, Adriury, to po prostu tak wynik? Ta strefa, którą gramy na całym boisku, jest do tego, żeby przeciwnikowi zabrać 10-12 sekund. I to generalnie do większości czasu się udaje. No dzisiaj nie do końca się udało, po prostu zrobiliśmy w tej strefie za dużo błędów, bo pozwoliliśmy przeciwnikowi wykorzystać to. I to po prostu skutkowało tym, że z tego, bezpośrednio z tego dali za dużo punktów. Pan pamięta pod drużynę Mariusza Linartasa tam przed miesięcy. Ile dzisiaj według Pana już jest w drużynie Czarnych ręki Andrzeja Urlepa? No, to jest jego taktyka, jego myśl, jego... Nie no, widać, że drużyna Czarnych ma potencjał i po prostu z nowym trenerem ten potencjał się pokazał na po prostu wyższym poziomie. To, że Czarnych gra całkiem inną koszykówkę niż wcześniej, to już było widać już na pierwszym meczu z Treflem, a dziś o tyle bardziej zagrali w obronie, o wiele bardziej agresywnie, zagrali o wiele bardziej zespołowo. Natomiast w ataku przestali grać 1-1, a zaczęli się dzielić piłką i to skutkuje tym, że grał w całkiem inny sposób. Pański zespół bardzo szybko dzisiaj ma uchwały. I w pierwszej kwarcie, i w drugiej kwarcie to wynikało z tej agresji Czarnych? Czy waszych nieumiejętności zatrzymania ich? Normalnie? To nie do końca jest pytanie do mnie, to trzeba do kogo innego skierować pytanie o faulach. Sędzia w takim razie? Ja tego nie mogę powiedzieć. Ale to co, to taka sugestia, że to według Pana wszystko było ok, a sędziowie byli zbyt skrupulatni? Nie nieuczciwi, tylko skrupulatni, no bo tak się zapytam. Ja nie jestem tutaj do tego, żebym oceniał pracę sędziów niestety, albo jestem tylko.